Witam Was, z tej Sony Bartek, zapraszam na recenzję Moto Z3 Play, zobaczmy jak wypada trzecie podejście Motorola do modułowego smartfona. Moto Z3 Play nie ma co ukrywać wygląda bardzo podobnie do swoich poprzedników, czyli Moto Z Play oraz Z2 Play. A to dlatego, że producent obiecał trzyletnie wsparcie dla modułów, więc sami rozumiecie, że zbytniego pola manewru jeżeli chodzi o design po prostu nie było. Niemniej jednak przyznam, że Z3 Play przypadła mi do gustu, głównie za sprawą ładnego ciemno-niebieskiego koloru obudowy nazwanego przez Motorola głęboki Indigo. Urządzenie to waży 156 gramów, a grubość obudowy wynosi zaledwie 6,7 mm. Ale w tym miejscu warto dodać, że bez żadnego modułu zamocowanego na pleckach. Motorola deklaruje, że Z3 Play jest odporna na zachlapania, ale niestety nie spełnia żadnej normy IP. Urządzenie dysponuje hybrydowym slotem Dual SIM. Konstrukcja to standardowo dwie tafle szkła, w tym wypadku Gorilla Glass 3 oraz aluminiowa ramka, która została wykonana na wysoki połysk i ma na ranta Dyskretne fazowania. Zwracam uwagę na stosunkowo mocno wystający obiektyw aparatu, ale po założeniu dołączonego w zestawie modułu problem ten przestaje doskwierać. Elementem, który może wizualnie przeszkadzać, są specjalne konektory służące do komunikacji modułów ze smartfonem. No sami przyznajcie, że nie wygląda to szczególnie ładnie. Wszelkie przyciski funkcyjne w ramce są bardzo dobrze spasowane, a guzik zasilania wyróżnia się miłą w dotyku chropowatą fakturą. Nie spodobało mi się jednak to, że przyciski są dość małe, a te do sterowania głośnością umieszczono trochę zbyt wysoko. Obecnie w zasadzie każdy producent stosuje ekrany o proporcjach 18 do 9 i Motorola nie postępuje inaczej. Z tego powodu zabrakło pod ekranem miejsca na skaner linii papilarnych, który został w najnowszym modelu przeniesiony na prawą krawędź. Rozwiązanie to jest najwygodniejsze dla osób praworęcznych, sam skaner jest aktywny i działa całkiem szybko i co ważne, rzadko zdarzają się tutaj błędy oczytu. Nie jestem jednak w stanie zrozumieć, dlaczego nie jest on jednocześnie przyciskiem zasilania, bo ten z kolei znajduje się na lewej krawędzi. Niestety trzeba się do tego rozwiązania przyzwyczaić. Moto Z3 Play została również wyposażona w funkcję rozpoznawania twarzy, która działa także bardzo przyzwoicie. Zabrakło złącza słuchawkowego, na szczęście w zestawie zawarta jest odpowiednia przejściówka do słuchawek przewodowych. Głośnik do rozmów głosowych pełni w zasadzie dwie role, ponieważ potrafi także odtwarzać multimedia i to bardzo dobrze jak na głośnik mono, ponieważ dźwięk jest czysty i zaskakująco głośny. Nie ma na pokładzie z przodu diody LED do sygnalizowania powiadomień i to jest pewien minus, ale w zamian Motorola serwuje nam aktywny wyświetlacz, który podświetla się prezentując nieodebrane powiadomienia, kiedy przesuniemy dłoń nad smartfonem lub kiedy podniesiemy go ze stołu. Bardzo miłym dodatkiem w zestawie jest specjalny moduł, który stanowi dodatkową baterię o pojemności 2220 mAh. Może on pracować w dwóch trybach. Oszczędnym, który podtrzymuje naładowanie baterii w telefonie przy poziomie 80%, lub domyślnym, który utrzymuje naładowanie baterii smartfona na poziomie 100%. W połączeniu z takim modułem Z3 Play staje się zauważalnie cięższa i grubsza, ale za to czas pracy na jednym ładowaniu jest po prostu świetny, ponieważ możemy osiągnąć nawet 7 godzin z SOT. Sam montaż modułów jest banalnie prosty, wystarczy dopasować go do obiektywu aparatu i całość szybko i pewnie przywiera do plecków. Ładowanie modułu z dodatkową baterią odbywa się tylko i wyłącznie podczas ładowania smartfona, a to szkoda, ponieważ możliwość osobnego naładowania modułu mogłaby być dużo lepsza i po prostu przydatna. Jeżeli chodzi o akumulator umieszczony w smartfonie, ma on 3000 mAh i bez korzystania z modułu możemy uzyskać wyniki od ponad 3 godzin do 4,5 godziny z SOT. Smartfon wspiera szybkie ładowanie Turbo Power, dzięki któremu naładujemy baterię do pełna w niecałe półtorej godziny. Brakuje niestety ładowania indukcyjnego. Moto Mods to nie tylko dodatkowa bateria. Z poziomu smartfona możemy podejrzeć inne rozszerzenia dostępne np. do Z3 Play bądź Z2 Play. Przykładowo możemy dokupić moduł. Gamepad, głośnik JBL czy mobilny projektor. Moto Z3 Play dysponuje ekranem Super AMOLED o przekątnej 6,1 cala, 2160 x 1080 pikseli, tak jak wspominałem proporcje to 18 do 9. Warto dodać, że wyświetlacz pokrywa 79% przedniej części tego urządzenia. Wyświetlany obraz, jak to przystało na Super AMOLED, cechuje się nasyconymi kolorami, prawdziwą taką głęboką czernią oraz dobrymi kątami widzenia. Poziomy jasności oraz widoczność w słońcu są moim zdaniem bez żadnego zarzutu. W ustawieniach wyświetlacza możemy ustawić temperaturę barwową w 3 stopniach. Kolory na ekranie mogą być ciepłe, neutralne lub chłodne. Ponadto dostępne są dwa tryby pracy wyświetlacza. Standardowy i jaskrawe wyświetlający nasycone barwy. Nie zabrakło możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz skalowania interfejsu. Za wydajność w Moto Z3 Play odpowiada procesor Snapdragon 636, do tego 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia poprzez kartę microSD. Układ graficzny to Adreno 509, na pokładzie nie zabrakło Bluetootha 5.0 oraz NFC, a system to Android 8.1 Oreo. Moto Z3 Play powiem krótko działa fenomenalnie. Aplikacje włączają się bardzo szybko i próżno doszukiwać się tutaj klatkowań animacji systemowych. Myślę też, że z bardziej wymagającymi grami nie będzie absolutnie żadnych problemów. Nakładka systemowa Motorola, a w zasadzie jej brak, naprawdę mi się bardzo podoba, ponieważ głównie mamy tutaj do czynienia ze stokowym Androidem, a Motorola poczyniła naprawdę takie niewielkie, delikatne zmiany. Zmiany objęły na pewno zestaw ikon, ponieważ on jest troszeczkę inny w stosunku do stokowego Androida. Dodano też na ekranie domowym taki bardzo ładnie wyglądający widget wraz z pogodą, datą oraz godziną. Jeżeli chodzi o ciekawe funkcje, na pewno. Warto wspomnieć o tym, że z lewej strony możemy szybko wysunąć panel Google Now wraz z różnymi newsami, pogodą oraz możliwością wyszukiwania w Google. Z góry możemy zsunąć panel powiadomień, zwróćcie uwagę, że tych przełączników jest dość sporo, są one umieszczone na dwóch stronach, możemy też te przełączniki bez żadnego problemu edytować. Kiedy przesuniemy palcem do góry przechodzimy też bardzo szybko do szuflady wszystkich aplikacji, możemy też bez problemu aplikacje przeszukiwać. Natomiast można powiedzieć, że cała magia zaczyna się w aplikacji Moto, ponieważ to jest główna zmiana, jaką Motorola poczyniła względem stokowego Androida. Aplikacja jest podzielona na dwie zakładki, czyli sugestie oraz funkcje. Jeżeli chodzi o sugestie, możemy mieć sugestie na przykład, aby uruchomić ekran nocny, że możemy zwolnić trochę miejsca, bo ponieważ mamy zduplikowane zdjęcia bądź duże, nieużywane przez nas pliki, też oszczędzanie energii z tego miejsca możemy uruchomić. Ale najciekawsze są funkcje, ponieważ one są podzielone na akcje gestów oraz wyświetlacz Moto oraz polecenia głosowe. Ale z tego co pamiętam, niestety one języka polskiego nie wspierają. Jeżeli chodzi o akcje gestów, zwróćcie uwagę, że gestów jest naprawdę dużo. Po pierwsze, możemy podnieść urządzenie aby ekran się wybudził, i żebyśmy mogli odblokować smartfon przy pomocy skanu twarzy. Możemy też mieć elementy sterujące multimediów z wykorzystaniem przycisków do sterowania. Głośnością. Możemy uruchomić edytor rzutów ekranu. Na, na krótko po wykonaniu rzutu ekranu po prostu mamy możliwość jego edytowania. Wykonanie z rzutu ekranu trzema palcami, nawigacja jednym przyciskiem to jest akurat bardzo fajny patent i w połączeniu z ekranowym przyciskiem naprawdę mi się to bardzo spodobało, ponieważ jedno tapnięcie przenosi nas do ekranu domowego. Kiedy przesuniemy w prawo, przechodzimy do ostatnio otwartych aplikacji, a przesuwając w lewo, przechodzimy wstecz. Nie zabrakło też takich klasycznych, sztandarowych gestów motoroli, czyli potrześnięcie, dwukrotne urządzeniem, aby uruchomić latarkę bądź szybkie rejestrowanie obrotem nadgarska, czyli kiedy obrócimy urządzeniem dwa razy, wtedy też przechodzimy do aplikacji aparatu. Funkcja przesuń i zmniejszy ekran, czyli przejście do obsługi przy pomocy jednej ręki. To jest o tyle dziwne, że ta funkcja no nie zawsze chce działać, teraz akurat zadziałała, natomiast często kiedy chciałem ją takim gestem uruchomić po prostu przestawiałem sobie ikonki bardzo podobnie jak w testowanej ostatnio Moto G 6 Plus podnieść urządzenie aby wyłączyć dzwonek no i też odwrócenie urządzenia aby przejść do trybu nie przeszkadzać jeżeli chodzi o zakładkę wyświetlacz Moto mamy tutaj ekran nocny czyli nic innego jak filtr światła niebieskiego uważny ekran czyli ekran pozostaje włączony kiedy na niego patrzymy no i wyświetlacz Moto czyli ten aktywny ekran o którym wam już wspominałem Moto Z3 Play wyposażono w dwa obiektywy aparatu głównego. Pierwszy ma 12 megapikseli, jasność f1.7, a rozmiar pikseli to 1,4 mikrometra. Drugi obiektyw o matrycy 5 megapikseli służy przede wszystkim do rozmywania tła w trybie portretowym. Wideo możemy nagrywać maksymalnie w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Przedni aparat natomiast ma 8 megapikseli, jasność f2.0. Rozmiar pikseli wynosi 1,12 mikrometra, a pole widzenia 84 stopnie. Kamerka z przodu pozwala na rejestrację filmów w Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Jeżeli chodzi o jakość fotek, za pomocą motki można wykonać bardzo ładne zdjęcia. Choć trzeba przy tym zwrócić uwagę, że nie będą one stały na takim poziomie szczegółowości jak we flagowych modelach. Nie ma zaskoczenia w kwestii zdjęć wykonywanych w dzień, bo one po prostu wyglądają dobrze. Nie zauważyłem także, aby aparat miał tendencję do przepalania nieba i to bardzo cieszy. Kolory na zdjęciach są stonowane i bliskie temu, jak kadr wyglądał na żywo. Za sprawą jasności F1.7 możemy uzyskać również bardzo ładne, naturalne rozmycie tła. Zdjęcia nocne niestety nie porywają, ponieważ bez problemu możemy dostrzec szumy i flary z punktowych źródeł światła. Autofokus z Fazy ostrzy bardzo sprawnie, a filmy cochują się stosunkowo dobrą stabilizacją. Ogólnie jest nieźle, ale moto Z3 Play raczej nie wychodzi w kwestii zdjęć przed szereg na tle konkurencji. Aplikacja aparatu na pokładzie Moto Z3 Play wygląda tak samo jak w ostatnio testowanej Moto G6 Plus i to bardzo cieszy, ponieważ aplikacja ta przeszła delikatny lifting, dzięki czemu w końcu jest ergonomiczna i po prostu prosta w obsłudze. Jeżeli chodzi o górny pasek, po pierwsze zarządzanie działaniem trybu HDR, może być on oczywiście automatyczny, działanie diod LED, samowyzwalacz, też bardzo szybkie przejście pomiędzy trybem automatycznym, a także trybem ręcznym. Może ten tryb ręczny nie jest jakoś super zaawansowany, ale bardzo fajnie, że jest on zaimplementowany w tą aplikację. Też co mi się podoba, to to, że mamy szybkie przejście pomiędzy nagrywaniem filmów, a także robieniem zdjęć. Też w aplikacji aparatu jest zaimplementowana funkcja Google Lens. Przesuwając palcem w prawo, możemy przejść do wszystkich trybów fotografowania, a także filmowania. Na pewno warto wspomnieć o tym, że w aplikacji jest zaimplementowany tryb portretowy, a także bardzo fajny tryb, czyli kolor spotowy, co oznacza, że możemy ze zdjęcia wyciąć po prostu taką barwę, jaką chcemy, a reszta będzie czarno-biała. W niektórych sytuacjach nie działa to do końca dobrze, ale w większości sytuacji efekt jest naprawdę bardzo ładny. Warto też odnotować, że możemy nagrywać zwolnione tempo, filmy poklatkowe, a także z poziomu aplikacji aparatu prowadzić transmisję na żywo na YouTubie. Moto Z3 Play została wyceniona na niecałe 2000 zł i za to otrzymujemy smartfon, który jest dobrze wykonany, ma świetny ekran i miły dodatek w postaci modułu z dodatkową baterią. Z drugiej strony otrzymujemy procesor, który możemy znaleźć w Zanfonie 5 czy dużo tańszym Redmi Note 5. Musicie zdecydować sami, ale ja chyba wybrałbym coś od konkurencji. Ale jeżeli uda wam się gdzieś dostać Z3 Play na przykład za 1,5 tysiąca, to już będzie oferta warta rozważenia. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, będę bardzo wdzięczny za pozostawienie łapki w górze. Na razie!